to ja zacznę nawet jeszcze trochę nawet ostrzej. Ale z drugiej strony też nie szablonowe podejście. Czy mamy dowody na to, że to budowanie zaufania jakby przynosi korzyści? No to ten marketing musimy budować w zupełnie inny sposób. No ale też będziemy próbować nowych ścieżek. Ten zegar tyka, jeżeli chodzi o naszą planetę. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, w jakie obszary marketingowe inwestować, żeby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Czy to łatwe, czy trudne pytanie? Przekonamy się, a naszymi gośćmi dzisiaj jest trójka bardzo interesujących osób, które będą starały się podzielić z Wami doświadczeniem z obszarów, którymi się zajmują. Dzień dobry Wam wszystkim. Poproszę, żebyście się przedstawili. Na początek Martyna. Cześć wszystkim. Nazywam się Martyna Chrankowska i jestem dyrektorką sprzedaży i marketingu w Apollo, znanym także jako roślinny kurczak. Jesteśmy producentem alternatywy dla mięsa, opartej na fasoli, bogatej w białko, pełnowartościowej i myślę, co też ważne, łatwej w przygotowaniu. To, co nas wyróżnia, to dosyć wyjątkowa tekstura, bo tak naprawdę w naszej alternatywie można znaleźć włókna odzwierciedlające takie włókna mięsne. Także jeżeli ktoś nas jeszcze nie zna, to zachęcam do spróbowania. Ja też zachęcam, pyszne. Dzięki, Kasia. Ja się przyznaję się, jak pierwszy raz spróbowałem, to się nabrałem. I to myślę, że o to chodzi, że żeby się nabrać, szukamy w smakach, które są pozamięsne, jednak tego czegoś, co gdzieś mieliśmy w głowie, będąc dziećmi, tych smaków, które gdzieś sobie zapamiętaliśmy, a tutaj to rzeczywiście tak jest. Warto się nabierać na Apollo kurczaka. Bardzo Ci dziękuję, Martyna. Ewelina. Dzień dobry, nazywam się Ewelina Kwit-Betlej. Jestem twórczynią i dyrektorką kreatywną w marce Recibo i wiceprezeską w spółce Betlej, którą tworzę razem z moim partnerem Piotrem Betlejem. Jesteśmy ze Świdnicy na rynku od 8 lat. Jesteśmy jedynymi właścicielami w spółce. Recibo jest to marka produkująca skuteczne kosmetyki, która chce się wsłuchiwać w głos swoich klientek i klientów. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że płaszczyzna wspólna pomiędzy Apollo a Recibo to ten mocny nacisk na to, żeby wegan. Myślę, że zobaczcie, tu mamy jedzenie, a tu mamy kosmetyki. Wszystko kończy się na człowieku albo w człowieku i to jest bardzo interesujące. A dodajmy do tego jeszcze optykę z zupełnie innego obszaru. Marcin. Bardzo mi miło, Marcin Koziorowski, założyciel i prowadzący projekt EcoBean. My w EcoBean staramy się znaleźć najlepszą drogę do waloryzacji i przetworzenia fusów po kawie. Zbieramy te fusy z biur, z hoteli, restauracji, kawiarni i zamieniamy je na zielone surowce o jak najniższym śladzie węglowym. Dzięki temu dekarbonizujemy całą branżę kawową, a te produkty powstające z fusów mogą trafić później do wielu branż, zaczynając chociażby od kosmetycznej przez spożywczą. Więc potencjalnie w niedalekiej przyszłości może tutaj w tej trójce nawiążemy jakąś współpracę. Fusy od kawy. Świat kocha kawę. A skoro kocha kawę, to produkuje dla waszego brandu bardzo dużo potencjalnych możliwości tak naprawdę. I też myśląc o tym, z jakiego powodu też się tutaj spotykamy, bo każda z Waszych marek wzięła udział w raporcie dotyczącym Challenger Brandsów, to taką płaszczyzną, o której już sobie przed chwilą powiedzieliśmy, łączącą Apollo i Recibo, ale też EcoBeana, no jest oczywiście to, co wpływa na naszą przyszłość, trend dekarbonizacji, trend naturalności, ekologiczności, to jest wszystko to, co jest, to co myślę Was łączy. Dobra, dzisiaj będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, żeby
zmaksymalizować zwrot z inwestycji za pomocą działań marketingowych. No i pierwsza rzecz, która się tak mocno nasuwa, jeżeli chodzi o szczególnie polski kontekst, to mianowicie to, że w Polsce często słyszymy, że marketing to koszt. Czy tak jest? Czy przypadkiem nie powinniśmy myśleć o nim jako o inwestycji? Bardzo jestem ciekawa tego, jakie jest Wasze doświadczenie. Ewelina. No, w naszej firmie zdecydowanie traktujemy marketing jako inwestycję i budujemy taką długoterminową strategię popartą danymi. Też od kilku lat budujemy też podstawy w naszej firmie do tego, żeby te dane pozyskiwać, porządkować, a później przetwarzać i zmienić właśnie w dobrą strategię marketingową. I też koncentrujemy się w tej naszej strategii na budowaniu świadomości. Mamy świadomość też, że nie zawsze takie podejście oznacza taki bezpośrednie przełożenie się na sprzedaż tych efektów. Mhm. I takim planem jest chociażby to, że bardzo mocno stawiamy na edukację. Uh-huh. I takim efektem według nas dobrym takiego podejścia jest lepszy świat dla naszych klientek. No i czujemy się odpowiedzialni za pewne sfery właśnie związane z pielęgnacją, z właśnie wdrażaniem tej pielęgnacji świadomie, więc robimy to właśnie między innymi budując naszą strategię. Takie elementy są po prostu nasze. Uh-huh. Patrząc na to, jakim kontentem operujecie, to budowanie w ogóle świadomości w kontekście waszych nowych rozwiązań jest moim zdaniem kluczowe. Okej, ja się zajmuję bardzo mocno content marketingiem i takim strategicznym podejściem. Content marketing ma na celu zawsze budowanie zaufania wobec produktu czy usługi i jest to zawsze długoterminowa inwestycja, która, wiecie, no nie jest tak, że zwróci się po roku, to nie performance, który może się zwrócić od razu, natomiast to istotnie wpływa na to, co powiedziałaś, Ewelina, na zmianę podejścia, na zbudowanie świadomości tego, że mamy wybór, że nie musimy korzystać z tej ogólnej mainstreamowej komunikacji w danej kategorii, tylko mamy jakąś alternatywę. I pod tym względem ja się zgadzam, tak, taka inwestycja, która czasem, z której zwrot trzeba czasami chwilę poczekać, no jest kluczowa moim zdaniem. Tak, ale jest szansą na wyróżnienie się, no bo jeśli tak. Wokół nas jest mnóstwo marek, firm, które koncentrują się na tym, żeby jakby reklama, marketing zwracały jeden do jeden gdzieś tam w sprzedaży, no to my jakby tworząc takie długofalowe strategie oparte w ogóle na innych przesłankach, no jesteśmy w stanie gdzieś tam właśnie się wyróżnić z tłumu. I to jest szczególnie ważne dla małych marek. Myślę, że to jest też sposób na taką długoterminową zmianę. Oczywiście nie w kontekście nie wiadomo jak bardzo szerokiej grupy, tak? Bo będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że no oczywiście, że są early adopters i będziemy mieć tych, którzy będą trochę ambasadorami, na to trzeba stawiać na początku, szczególnie wtedy, kiedy uczymy nowego produktu, uczymy nowego podejścia, a myślę, że każdy z Was z tym wyzwaniem się mierzy. Martyna, jak to u Was wygląda? Jak to jest zmieniać rynek? Jak to jest zmieniać podejście i za pomocą marketingu do tego, że już może nie kurczaczek w wersji znanej, tylko w wersji nieznanej? Tak, przyznam szczerze, że bardzo ciekawych wątków. Ja może też przewrotnie odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że w młodych firmach bardzo często patrzy się na ten marketing jednak jako na koszt. Szczególnie. Tak, to prawda. Tak, nie ma tych pieniędzy sporo i zawsze trzeba jakoś to uzasadnić. I tu całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziała Ewelina, a mianowicie właśnie praca na danych i na tych wskaźnikach, gdzie te działania są najbardziej efektywne. I też zdawanie sobie sprawy, że no pod kątem ilości tych pieniędzy nie będziemy nigdy w stanie konkurować z tymi największymi markami. Więc też jak najbardziej cel, zdefiniowanie przede wszystkim tego celu, który chcielibyśmy sobie osiągnąć i myślę, że gdzieś konsekwentna praca, ale z drugiej strony też nieszablonowe podejście, czyli też szukanie takich rozwiązań, dokładnie, które w jakiś inny sposób mogą zwrócić na nas uwagę, ale oczywiście będą też spójne z marką. Dla nas
przyznam szczerze, bo też na etapie naszego intro pojawił się ten temat. Oczywiście my chcemy trafiać do wegan i wegetarian i to była pierwsza grupa, do której trafialiśmy. Natomiast też chcemy jak najbardziej wpływać na całą planetę. Wiemy, jaki na środowisko ma produkcja mięsa. Więc chcemy też coraz częściej zachęcać ludzi, fleksitarian, którzy rozważają to, żeby spożywać po prostu mniejsze ilości mięsa, żeby też spróbowali naszego produktu, żeby może czasami na dzień dobry nie powiedzieć im, że hej, próbujecie jakąś roślinną alternatywę, bo często wtedy ludzie od razu, o nie, ja tego nie chcę, ja nie jestem wege. Natomiast też widzimy, że jak gdzieś tam robiliśmy blind testy, szczególnie na naszym produkcie kebab, który jest w formie takich pasków, to bardzo często ludzie mówią, no nie widzę różnicy. I właśnie przez tą edukację, o której też wspomniałam Ewelina, właśnie pokazując ludziom, że to nie musisz tak naprawdę bardzo dużo zmieniać w swoich wyborach, ale raz na jakiś czas wybierz nasz produkt, przyczynisz się gdzieś do mniejszej ilości spożycia mięsa i też ograniczysz ten wpływ na planetę. Także myślę, że to taka nasza perspektywa. Powiedziałaś dosyć istotną rzecz, bo zarówno Recibo, jak i Apollo Kurczak i też Ekobin, i za chwilę o to cię zapytam, Marcin, robi chyba jedną z najtrudniejszych rzeczy w marketingu. Próbuje wpłynąć na zmianę zachowań kategorii odbiorców. I naturalnym było, że w pierwszej kolejności kierowaliście się do tych, których filozofia wyklucza mięso, ale strategia małych kroków i fleksitarianie to jest bardzo, myślę, dobry kierunek. Pomału uczmy rynek tego, czego może doświadczyć za pomocą nowych rozwiązań. Jak to jest w Ekobinie, Marcin? Jak to jest pokazywać, że coś, co do tej pory traktowaliśmy jako odpad, ewentualnie korzystając z lifehacków, używaliśmy fusów do kawy, do podsypywania roślinek, to jak to zrobić na skalę w ogóle? Jak to jest? To ja zacznę nawet jeszcze trochę nawet ostrzej niż Martyna powiedziała, bo tak jest. U nas marketing nie może być kosztem, bo po prostu go nie ma w budżecie. I taka pozycja w ogóle nie funkcjonuje. Z racji tego, że w naszym startupie jakby jest tak dużo, tak długą drogę mamy do wdrożenia całego przedsięwzięcia i tak to jest kapitałochłonne, no to ten marketing musimy budować w zupełnie inny sposób. I tu budujemy poprzez przede wszystkim budowanie wartości spółki, jakby pokazując tą stronę technologiczną, tą wiedzę, która stoi za spółką, jest wyjątkową, czyli promujemy naszą technologię, budujemy naszą technologię, a z drugiej strony w naszej strategii do tego, żeby wyjść do ludzi i staramy się wykorzystać przede wszystkim kanały naszych partnerów. To my przyjęliśmy taką strategię, że w ramach świadczenia i tej usługi odbioru fusów dostarczamy im pewien content, którym oni mogą się chwalić. Przy okazji gdzieś tam zamieszczając w kąciku, okej, logo Ekobinu, ale oni się chwalą, że zaczynają być zieloni. To oni się chwalą, że zaczynają zbierać fusy i coś dobrego z nich powstanie. To oni na swoich ekspresach, to oni to w swoich kawiarniach przyklejają naklejki i tak trafiamy, że tak powiem, pod strzechy staramy się wykorzystać zupełnie ich kanały. Czasami nawet udaje się wykorzystać i zachęcić, żeby wykorzystać ich budżet. Więc my w ogóle pewnie niektóre dziewczyny z zespołu zaraz bym dostał po głowie, powiedzą, że nie mamy tego budżetu marketingowego i pewnie jeszcze długo nie będziemy mieć, ale tak wygląda, tak staramy się to robić. No myślę, że różnica tutaj jest dosyć istotna pomiędzy Recibo i Apollo, bo tutaj mamy dwie marki, które są dosyć mocno wbudowane w segment B2C, wy bardziej w B2B i to różnica, podobno jest tak, że tak się mówi, nie chcę wchodzić w akademicką dyskusję, że to i tak się kończy na H2H, ta różnica, natomiast jeżeli chodzi o podejście, to znakomitym przykładem jest właśnie to, że jesteście obecni w komunikacji tak trochę
podprogowo, to znaczy jest ten trend, który powoduje, że marki, z którymi współpracujecie, chcą się wami pochwalić tym, że rzeczywiście ta zieloność gdzieś tutaj się pojawia i to nie jest i to jest mądre i optymalne wykorzystanie tego, z czym pracujemy. No jako challengerzy... To zajęło też dużo czasu, bo aha, tak jak wspomnę, no, działamy już 5 lat i jak przypomnę sobie nasze pierwsze rozmowy z korporacjami, aha, i próby w ogóle... Bardzo ciekawe, opowiedz. Uświadamiania ich i taka, zawsze mam z tyłu głowy taką historię, rozmawiamy z dużym producentem kawy, to było chyba właśnie ze 4 lata temu i on mówi, słuchajcie, no jesteśmy jednym z większych producentów kawy w Europie, no ale my mówimy, ale co z fusami? A oni mówią, fusy to nie nasz problem, my dostarczamy kawę, my dostarczamy produkt, a fusy no to albo kawiarnia generuje, albo ktoś je w domu generuje, to nie jest nasz problem, to my nie jesteśmy, więc przez te kilka lat szczęśliwie ta świadomość zupełnie wzrosła. Oczywiście idą za tym też i regulacje, i idzie całe raportowanie ESG i wszyscy teraz nagle roztrzęsieni oglądają się, gdzie szukać tych oszczędności i kto za co odpowiada, w którym zakresie to wrzucić i zapisać. Więc te zmiany na pewno nam pomagają, ale ta świadomość zamiany odpadu na surowiec i też odpowiedzialności za to, co cały biznes wprowadza na rynek, no już jest dużo, dużo większa i na to liczymy i to się, i to dlatego jakby szykujemy się na to, żeby być gotowi po prostu ze skalą, jak też duży biznes będzie chciał i będzie musiał tak naprawdę to wszystko zrobić. Dokładnie tutaj kluczowe słowo jest będzie musiał, bo każda z waszych marek była na rynku dużo wcześniej i myślę, że miała istotny impact na to, że te zmiany, które się dzieją pomału, o których wspomniałeś, że parę lat temu jeszcze nikt w ogóle nie brał tego pod uwagę, że w ogóle odpad, tak? Co to jest? Albo jak bardzo ważne jest to, żeby być trochę bardziej eko. I trochę nas do tego też, do takich zachowań i do zmian marketingowych myślę skłania to, że takie też są przez te kilka lat potrzeby odbiorców, z którymi się stykamy, nie? Że no trochę kropla drąży skałę, a jeszcze jak do tego dodamy to, co powiedziałeś, to, że przyjdzie to ogólne, prawne zobligowanie nas do nas jako firm, tak? Do tego, żeby nawet nie wiem, za 2 lata, jeżeli się nie mylę, nawet 10-osobowa firma będzie musiała mierzyć ślad węglowy. I dla takich marek jak wasze, to może być sytuacja, w której bardzo szeroko się to poniesie i będzie jeszcze istotniejsze, bo po prostu będzie wymagalne. Jak na którejś rozmowie w poprzednich odcinkach ukuliśmy takie sformułowanie, że jak przyjdą już te zmiany prawne związane z ESG i one dotkną już w dużym kontekście szeroko wielu podmiotów, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją tak zwanej klęski urodzaju. I na ile będziemy mogli sobie z tym poradzić, jeżeli nie będziemy do tego odpowiednio przygotowani. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby o tym przypominać i przygotowywać na to rynek. No dobra. Jak zmaksymalizować zwrot z inwestycji za pomocą marketingu? Wspominałaś, Martyna, o tym, że mierzyliście się z komunikacją, zresztą to Ewelina również, i edukacją. No, przywilejem challengera jest to, żeby mówić w inny sposób trochę niż komunikuje kategoria i mieć inne podejście do rynku, właśnie dlatego, że, no, że jesteście i odważnymi, i ambitnymi markami, które no, zmieniają i redefiniują kategorie, każdy z was w zupełnie inny sposób, ale to się wydarza. Natomiast myśląc o maksymalizacji, można przyjąć generalnie dwie strategie.
marketingowe. Pierwsza mówi o tym, żeby się skupiać na pozyskiwaniu cały czas nowych klientów i to jest ta droga. Druga z kolei dosyć mocno koncentruje się na utrzymywaniu już pozyskanych klientów i nie bardzo się fokusuje na tym, żeby rozszerzać zasięg. Pytanie do Was, jak to jest? Która z nich być może jest bardziej kaloryczna i bardziej wartościowa dla Was i jak to wynika z Waszego doświadczenia? Ewelina. No ja myślę, że obie strategie są bardzo ważne. My gdzieś tam skupiamy się na tym budowaniu świadomości i chcemy pozyskiwać tych nowych odbiorców. Trzeba pamiętać, że jest to bardzo kosztowne. No ale też jesteśmy marką, która chce się rozwijać w taki zrównoważony sposób i chcemy być stabilną firmą i to oznacza dla nas też to, że będziemy na piedestale wręcz stawiać te nasze obecne klientki, bo to jest bardzo duża grupa takich naprawdę lojalnych klientek, które mają do nas zaufanie. No i dla nas bardzo istotne jest to, żeby zaufanie różnymi mechanizmami utrzymać, przede wszystkim tym takim, no dla nas najważniejsza rzecz, żeby ta jakość produktów nadal była bardzo wysoka, żeby stale gdzieś tam ich zaskakiwać tymi produktami i żeby one były gdzieś tam dostosowane też do ich potrzeb i oczekiwań. No i też mamy dowody na to, że to budowanie zaufania jakby przynosi korzyści, że te klientki wracają do nas, że nawet bez żadnej rekomendacji potrafią produkt kupić w ciemno i dla nas jest to naprawdę ogromnie ważne i, no i to jest dla nas taka kluczowa ścieżka. A czy dostrzegasz w kontekście stałych klientek, tych, które już Wam zaufały, dostrzegasz takie zjawisko, które możemy nazwać no, trochę tak, no, że masz ambasadorki pośród swoich stałych klientek, które mówią za Was już na tym etapie? Czy to już jest ten etap marketingu, kiedy trochę bardzo usatysfakcjonowane produktem osoby zaczynają ewangelizować wokoło i mówią o tym, tak, to jest to, to powinnaś kupić, kochana, bo po prostu mnie zrobiło to, wow. Jest tak, już się dzieje, myślę, od kilku lat, tylko tak ciężko mi, wiesz, odnieść się do jakiejś liczby, bo wiadomo, że gdzieś tam mam styczność z tym bardziej pośrednio. To trudno mierzalne jest, to tak, bardzo trudno, no, ale tak, to się dzieje, klientki wysyłają zdjęcia całych półek kosmetycznych właśnie z naszymi produktami i opowiadają o tym, jak właśnie zachęcają swoje przyjaciółki, koleżanki, rodzinę, więc tak, dzieje się. Więc to się dzieje wśród naszych pracowników, współpracowników, więc to też pokazuje, że te produkty są naprawdę dobrej jakości. A skoro mówisz, że pracowników, współpracowników, to mam taką konstatację, że to jest naprawdę komfortowa sytuacja. Super, jeżeli ludzie identyfikują się pracujący w organizacji, czy współpracujący z organizacją na tak wysokim poziomie z przesłaniem i wartościami marki, tak? Bo jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że po prostu mają w sobie zgodę na to i to jest, myślę, fantastyczne. To znaczy mega mieć taki komfort, żeby tą część życia, którą poświęcamy na pracę, spędzać w środowisku, które doceniamy i z którym się identyfikujemy. Absolutnie. Muszę przyznać też, że my jakby kładziemy nakłady już, nie wiem, od 2 lat w momencie, kiedy rekrutujemy nawet osoby do naszego zespołu, żeby właśnie to były osoby, które odnajdą się w nim, które będą czerpać też radość z tego, co robią na co dzień i po prostu odnajdą się w całym zespole. Będzie dla nich ważna atmosfera, która u nas panuje, no i to nam się naprawdę bardzo sprawdza. Ja myślę, że teraz jak o tym mówisz, to sobie pomyślałam, że chyba trzeba będzie nagrać w którymś momencie taki odcinek, który będzie mówił o tym, jak kultura organizacji buduje markę. I co jest pierwsze, kultura czy marka? No to jest bardzo ciekawe. Bo to temat chyba coraz bardziej istotny. Dobrze. Martyna, a jak to jest u Was? Więcej
więcej wysiłku na pozyskiwanie nowych klientów? Trochę już o tym wspominałaś, czy też taki balans z utrzymywaniem tych, którzy już są? Może jacyś ambasadorzy, może jakieś współprace, które doceniacie szczególnie? Pewnie, ja się tylko odniosę do tego, co Ewelina mówiła, bo przyznam, że ja uwielbiam brandy, które są tak mocno autentyczne i szczere i mówiąc kolokwialnie, nie wciskają też kitu swoim klientom. Wydaje mi się, że bardzo mocno gra na naszą korzyść, że tworzymy marki, tworzymy produkty, które po prostu chcemy kupować, chcemy się dalej tym dzielić i dokładnie jeżeli chodzi o nasz brand, to ja też widzę to nawet po swoich bliskich i rodzinie, że gdzieś czasami robię większą paczkę kurczaka i później rozdaję i ktoś mówi, nie, ja tylko mięso, żadnych takich rzeczy, po prostu kebaba czy jakiegoś złocistego mogą jeść kilogramami i polecają ten produkt dalej, opowiadają o tym dalej. I myślę, że to też gdzieś niesamowicie buduje moje serce i to, co Ewelina powiedziała, ja też jestem dumna niesamowicie z tego miejsca, w którym pracuję. Oczywiście jest sporo wyzwań, bo gdzieś jesteśmy na etapie rozwoju, natomiast też widzimy, że jak ktoś już spróbuje nas raz i ten produkt mu posmakuje, to jest dużo bardziej chętny, żeby ten produkt polecać. Natomiast też tak jak wspomniałam i też oczywiście pracujemy nad rozwojem naszego portfolio, więc ci klienci, którzy u nas już są, też mogą liczyć na ciągły rozwój, na jakieś ciągłe nowe doznania i wrażenia, natomiast też rzeczywiście widzimy, jak wygląda rynek. Zdajemy sobie sprawę też z tego tak naprawdę, jak gdzieś cały czas z tyłu głowy mam, że jednak ten zegar tyka, jeżeli chodzi o naszą planetę i musimy też brać wysiłki i robić to, aby gdzieś coraz więcej osób rzeczywiście przynajmniej rozważało spróbowanie tych alternatyw i ograniczenie ilości spożycia mięsa, bo myślę, że sobie dużo tutaj rozmawiamy, to nie jest proces, że coś kliknie i się z dnia na dzień. Potrzebna jest ta ciągła edukacja i my w naszym przypadku też widzimy, że to jest proces, bo nie oczekujemy, że jakiś mięsożerca z dnia na dzień ograniczy spożycie ilości mięsa. Też dla mnie dosyć ciekawą informacją była informacja od mojej koleżanki, która mieszka w Holandii, gdzie kilogram mięsa z kurczaka kosztuje 20 euro. Więc pytanie, czy jeżeli dojdziemy do takiego poziomu w Polsce, czy też każda rodzina będzie sobie mogła na to pozwolić. A też tak naprawdę chcemy pokazywać, że nie musimy rezygnować z tego smaku. Możemy po prostu wybierać produkty, które z jednej strony ograniczają ten wpływ na planetę, z drugiej strony też wierzę, że zaraz gdzieś upowszechnienie tych wszystkich alternatyw roślinnych sprawi, że będą one w cenach podobnych albo nawet niższych niż to mięso, które znamy. Więc myślę, że jak najbardziej też w tym aspekcie edukacyjnym chcemy jak najbardziej przekonywać tych jeszcze nieprzekonanych do tego, że warto spróbować i tak naprawdę nic nie tracą. Bo też jeżeli chodzi o nasz produkt, my mamy zarówno, jego skład tak naprawdę odzwierciedla wszystkie te wartości odżywcze, których dostarcza mięso. Też staramy się, żeby skład naszych produktów był możliwie czysty. Także tak, zachęcamy też do zdrowego odżywiania. To jest też ważna rzecz, bo tak naprawdę to jest strategia na poszerzanie rynku cały czas, bo trochę, tak jak powiedziałaś, w kontekście tego, co czeka nas w przyszłości, może trochę jest tak, że nie mamy wyjścia i dobrze jest sobie to uświadomić, że nie mamy. Patrząc na to, co powiedziałaś, myśląc o tym, jak wzrastały ceny, kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której kilkanaście lat temu koszt, nie wiem, kilograma ryby był dużo niższy niż kilograma mięsa. Teraz się to odwróciło. Z mięsem drobiowym jeszcze dodatkowe są sytuacje, które może nie do końca nas cieszą i które raczej powinny nas skłaniać do zmiany, jeżeli myślimy o tym aspekcie zdrowotnym. Czyli Apollo poszerza, a Ecobin poszerza i jeszcze raz poszerza? Nie, my idziemy w poprzek, my nie poszerzamy. My idziemy trochę w poprzek, słuchajcie, bo my mamy pewien może banalny problem. My potrzebujemy, żeby móc dalej jakby się rozwijać, potrzebujemy po prostu fabryki. I potrzebujemy czasu, żeby ją po prostu zbudować. Na ten moment pracujemy i zaczęliśmy od garażu. Tym naszym garażem jest Politechnika Warszawska i mamy tam gdzieś jakieś ograniczone możliwości.
i gdzie cały czas rozwijamy tą naszą technologię, robimy serie pilotażowe różnych produktów z naszymi partnerami, które są końcowymi aplikacjami, być może właśnie w przyszłości w dużej skali trafią do nich. Ale na ten moment mamy na pewno więcej chętnych niż jesteśmy w stanie, że tak powiem, tych usług przyjąć i obsłużyć, ale no, podstawą jest tutaj jakby komunikat, że i transparentne przyznanie się do tego, gdzie jesteśmy i co możemy. Zacznijmy coś teraz, właśnie w małej skali. Testujmy to w jednej, tak? Niektórzy nasi partnerzy mają kilkadziesiąt, kilkaset lokalizacji, ale zacznijmy od 2, 5, 10, żeby po prostu spróbować nauczyć się tego. To trochę trwa, to jest proces zarówno i logistyczny, i wdrożenia nowych wewnętrznych procedur. No więc my to odpowiednio musimy rozłożyć w czasie, żeby gdzieś tam spotkać się w tym miejscu, kiedy będziemy rzeczywiście gotowi na to, żeby na ten rynek ruszyć. Teraz budujemy to tak troszkę ostrożnie i żeby tego nie przegrzać. A w kontekście, bo to dosyć, myślę, ważne i ciekawe pytanie, no bo jesteście na etapie kluczowym, myślę, jeżeli chodzi o rozwój Jakobina, no bo budowa fabryki. Czy jakie masz odczucia, czy atmosfera wokoło takiego projektu, jeżeli chodzi o aspekt inwestycyjny, jest teraz lepsza niż była jeszcze rok, dwa lata temu, czy jest łatwiej pozyskać inwestora, biorąc pod uwagę, że jesteście bardzo zieloni? Ale w tym dobrym znaczeniu. Nie jako początkujący, tylko jako... No, wydaje mi się, że jest już trochę łatwiej. Jesteśmy zdecydowanie dalej i ten taki, wiesz, over promise, który startup musi cały czas stawać na palcach i pokazywać, że zaraz będzie z przodu, zaraz będzie więcej, zaraz będzie miał to, tamto, to wszystko będzie dowiezione. No jesteśmy na tym etapie, że ta kula śnieżna już zaczyna się toczyć, tak? Jeszcze już się nie rozpada się i nie zlepiamy jej tam cały czas, tylko zaczyna nabierać tempa. I no i widzimy to po zainteresowaniu inwestorów i być może właśnie szybkości teraz, niby tak naprawdę niedawno skończyliśmy ostatnią rundę na przełomie listopada i grudnia, wygląda na to, że kolejną zamkniemy w połowie roku, więc jest to, można powiedzieć, zdecydowany progres. Jest takie przekleństwo chińskie, bodaj byś żył w ciekawych czasach. Zdarza mi się je dosyć często powtarzać, bo mam takie przekonanie, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. I dla mnie osobiście to jest niezwykle ekscytujące. To bardzo, bardzo budujące to, co mówię, że to się zmienia i czujemy wpływ. Zresztą tak jak wy wszyscy czujecie wpływ tego, że ta zmiana jest i po prostu ona się wydarza też na takim poziomie typowo inwestycyjnym czy sprzedażowym, już nie tylko na poziomie komunikacyjnym, tylko po prostu zamienia się w praktykę. No jest kilka narzędzi, jak patrzymy na dane z raportu Challenger Brands, to zauważalne są trzy obszary w odpowiedzi na pytanie, które z narzędzi marketingowych uważacie za, jako challengerzy, za najbardziej kaloryczne i za najczęściej wykorzystywane. No to pojawiają się trzy obszary: content marketing, social media i performance. Trzy duże, każdy z nich rządzący się zupełnie innymi prawami, w innych sytuacjach używany. Pytanie do Was, który z Waszego doświadczenia jest przez Was wykorzystywany najchętniej i dlaczego? Martyna? Może zupełnie może nic z tej półki tych trzech, może coś innego. Tak, tak, bym powiedziała, trochę nawiązała do tego, co Marcin powiedział na samym początku. Przyznam szczerze, dla nas to, co jest pewnie najistotniejsze, to, żeby ludzie nas spróbowali po raz pierwszy. I wiemy oczywiście, że to się może odbyć tylko w tym świecie rzeczywistym, więc tutaj zastanawiamy się, w jaki sposób, w jakich też wydarzeniach, jakie działania możemy podjąć, żeby to się
to się wydarzyło, natomiast też oczywiście budując na tym i też budując trochę, jakie są trendy, staramy się odzwierciedlić to uczucie i, że tak powiem, ten cały wizerunek gdzieś tam online, więc też jeżeli chodzi właśnie o materiały w social mediach, też w zeszłym tygodniu mieliśmy świeżutką dostawę naszych nowych stripsów, od których tak naprawdę zaczynaliśmy. Są to kąski naszego kurczaka panierowane w takiej panierce, więc też chcemy tworzyć materiały, które będą pokazywały, jak soczysty jest ten produkt, a z drugiej strony właśnie pokazywały te atrybuty i te rzeczy, które chcemy pokazywać, w tym wypadku właśnie te włókna. I mamy nadzieję, że uda nam się i będziemy dalej szli w tym kierunku. Tego rodzaju materiały tworzyć, bo też myślę, pewnie jeszcze trochę, mam nadzieję, że później o trendach sobie porozmawiamy, natomiast właśnie patrząc na trendy, na te filmiki na TikToku, na Instagramie, to jeżeli chodzi o te foodowe rzeczy, to rzeczywiście gdzieś mamy takie i spostrzeżenia, i jakieś badania, że bardzo dobrze odbiorcy reagują na te filmiki, które gdzieś tam powodują, i chciałoby się spróbować, więc w przypadku naszego brandu akurat chcielibyśmy na to stawiać. No taką rzeczą, która się mocno zmienia, a szczególnie w waszym kontekście, kiedy zyskujecie znacząco w momencie, w którym ktoś rzeczywiście faktycznie spróbuje, tak? To trochę storytelling zamienia się w story doing. Tak powinno to wyglądać. Zrób to, człowieku, a my o tym opowiemy. Dokładnie, też właśnie w ten sens ten nasz produkt kebaba w tych plastrach. Też stworzyliśmy materiał z jedną z influencerek, gdzie po prostu bierze nasze mięso, idzie do kebaba i zawija to, że tak powiem, i prosi o to, więc też staramy się pokazywać te alternatywy, że ktoś może wziąć nasz produkt, pójść i tak naprawdę w każdym miejscu go zjeść, natomiast też myślę, że dosyć ciekawe są właśnie, też próbowaliśmy formę i nagrywanie wideo właśnie blind testów, że mięsożercy mają produkt do spróbowania, żeby opowiedzieli nam o tym, co tak naprawdę jedzą. Wiemy, że tych materiałów jest całkiem sporo w internecie, więc też cały czas szukamy jakichś nowych pomysłów i inspiracji. Także też zachęcam do obserwacji, co tam się u nas będzie ciekawego działo. To jako challengerzy macie dosyć duży margines tego, żeby mówić odważnie. To jest, myślę, też kluczowe, szczególnie w takim temacie, kiedy zmieniamy zachowania. I ten story doing rzeczywiście, zresztą no blind testy to też trochę story doing. Okej, to jest może tak jak powiedziałaś, że taka mechanika typu obalamy mity i to jest popularne, ale to jest skuteczne. Zobaczcie, ile czasu i do dzisiaj zresztą się ekscytujemy blind testami Pepsi i Coca-Cola, tak? Które lepsze. No i ile jest dyskusji na temat tego, że wiecie, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że jedno jest bardziej słodkie od drugiego, niczym się nie różni, ale tak, ale się o tym dyskutuje. No myślę, że Zachirek, KFC, challenge tutaj powinien się pojawić jakiś, który... Pozwolę sobie podzielić się taką anegdotą, że też w tego roku byliśmy na ciekawej imprezie, bo były to targi mięsne. I naprawdę reakcje niektórych osób, które widziały, że to jest coś roślinnego, to było absolutnie, proszę mi tego nie pokazywać. I przyznam szczerze, że to gdzieś we mnie wywołało taką iskierkę, w jaki sposób my powinniśmy siebie komunikować, żeby nie, jak na pierwszy plan nie wysuwać tego, że jesteśmy roślinną alternatywą, tylko hej, zobacz, masz tu coś smakowicie wyglądającego, jesteśmy Apollo, spróbuj, a małym druczkiem dopisać, że jesteśmy roślinną alternatywą. I że tak powiem, zobaczyć, jak ci mięsożercy na to zareagują. Więc to też było, myślę, fajnie otwierające oczy doświadczenie. Także ja myślę, że to w ogóle odważne targi mięsne, ale myślę, że niekoniecznie, żeby w kontekście tego poprzedniego pytania poszerzać zakres, bo to nie jest ta klauzula jak w umowie bankowej ośmiopunktowym, gdzieś na końcu napisane, że do końca życia będziesz spłacać ten kredyt, tylko ta klauzula, że może nie do końca wszystko ci powiedzieliśmy, ale tak naprawdę na tym skorzystasz. Może ci nie smakować, okej, ale stawiamy na to, że jednak tak nie będzie. Rozumiem. Ewelina, jak w Recibo? Content marketing powiedziałyśmy, że budowanie świadomości, budowanie zaufania,
pokazywanie tego, że produkt jest kompletnie czymś innym niż to, co możesz dostać na hipermarketowej półce, to jest rzecz, która była niezbędna na początek i z tego pewnie korzystaliście i korzystacie w dalszym ciągu. Czy coś jeszcze? Czym się wspieracie, żeby tą świadomość jeszcze bardziej poszerzać? Wiesz co, w zasadzie wszystkie te kanały, o których wspominałaś na początku, i content marketing, i social media, i performance, to są takie najczęściej wykorzystywane również przez nas kanały. No my staramy się wykorzystywać je dwojako do osiągania różnych celów, i tych efektywnościowych, i tych świadomościowych. Jak wspominałam wcześniej, no teraz większość naszego zaangażowania strategicznego będziemy skupiać na tym, żeby budować świadomość naszej marki. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej Polek i Polaków dowiedziało się o tym, że w ogóle taka marka jak Recibo istnieje, i też mamy już na tyle szeroką ofertę, że wierzymy w to, że jesteśmy w stanie właśnie do takiej też dużej grupy klientów dotrzeć. No i też jesteśmy w ogóle w przededniu odpalenia takiej dużej, dla nas oczywiście dużej, kampanii świadomościowej. Będziemy głównie korzystać z online'u i na to idą nasze nakłady w największym stopniu. No ale też będziemy próbować nowych ścieżek i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze nie mamy, nie postawiliśmy ostatecznie kropki i nie wiemy jeszcze dokładnie, co to będzie. Zastanawiamy się, na co wydać pozostałą część budżetu. No ale wiesz, ja myślę też, że to, co my robimy, i podejrzewam, że właśnie też jest u Martyny i Marcin wspominał, że budżety nie mają marketingowego, więc pewnie jeszcze inaczej, ale podejrzewam, że u Martyny jest podobnie, że właśnie ten, wiesz, ten budżet mniejszych marek ogranicza nas, tak, że w niektóre kanały w ogóle jeszcze nie próbowaliśmy nawet i pewnie minie trochę czasu, zanim je przetestujemy, no ale mając takie podejście właśnie, wiesz, że marketing to inwestycja, no to mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Ja myślę sobie, że no to, że też jesteście, że zależycie tylko i wyłącznie od siebie, od własnej decyzji, to znaczy nie ma nad wami tej nadbudowy w postaci korporacji, która mówi, że no, tutaj nie wejdziemy, bo to niezbyt bezpieczne, to może niezbyt polityczne, nie chcemy dozrażać, wiecie, to jest obecne w marketingu, wiemy, że to się tak wydarza i okej, bo miejsce jest dla każdego, to też pozwala, oraz to, że generalnie challengerzy często mają mniejszy budżet marketingowy niż lider kategorii, oczywiście, tak? To jest, myślę, taki element, który bardzo skłania do kreatywności, do prób i do tego, żeby, no choćby, tak jak powiedziała Martyna, pojechać na targi mięsne, hello, z żarciem roślinnym, może to nie dla kogoś, kto miałby na to popatrzeć z boku, tak? To może nie byłby najlepszy pomysł, ale może okazało się tak, że to jest dobry kierunek. Marcin, no ty marketingu jeszcze nie, może za czas jakiś tak, więc ja może bardziej zapytam cię o to, o czym wspomniała Ewelina, strategiczne podejście marketingowe. No, jak się nie ma strategii, to się... Mamy taki zupełnie inny proces sprzedaży. Przez to, że rzeczywiście współpracujemy z korpo, słuchajcie, no to u nas proces sprzedaży wygląda tak. Najpierw zgłasza się do nas marketing, mówi wow, fantastycznie, no zróbmy coś razem, nareszcie. Ale zobacz, się działo. Przepraszam Marcin, zgłasza się do was marketing. Nie ktoś od optymalizacji kosztów, tylko zgłasza się marketing, który czuje, że wasza propozycja jest totalnie w punkt, w zgodzie z wartościami, a nawet jeżeli to wynika, przepraszam za to, co powiem, z tak zwanego pucowania się i jechania na trendzie, to i tak efekt jest okej. Tak, no ważne, żeby zacząć to robić i też zrozumieć, po co to robimy i dlaczego. Bo też to się trochę już zmienia i udaje nam się trochę to edukować, bo zazwyczaj właśnie tu opowiem taką historyjkę o już dla nas takich słynnych i oklepanych kubkach z kawy,
I niby tej cyrkularności, i właśnie z czasami z marketingiem zaczynamy od tego. Nie co chcemy zrobić i po co to chcemy zrobić, tylko co nam dostarczycie z tej kawy i ile będziemy mieli kubków w kuchni. A ja się tak zastanawiam, no ale to nie jest do końca fair i transparentne i ekologiczne podejście. Już macie kubki w kuchni. Po co chcecie mieć drugi komplet kubków? Ja mówię, zastanówmy się, co można zrobić z tego, czego potrzebujecie, czego używacie, co wam się zużywa i tak dalej. No ale kubek byłby fajny, no bo kubek to... Kubek wszyscy, to kubek, no. Tak, w pracy to kubek, tak? A jeszcze z kawy? No wow. No oczywiście, robimy też projekty z kubkami, ale jakby staramy się też podchodzić do tego... I tłumaczyć się, więc najpierw przychodzi marketing, zajarany, zróbmy, wow, potencjał, później zakomunikujemy pracownikom, później pochwalimy się tym na zewnątrz. No dobrze, przechodzimy marketing, idziemy dalej, kolejny dział, trafiamy, często z marketingiem jeszcze połączony jest CSR, czy już teraz ESG, okej, no to wow, jaki to będzie miało wpływ na naszą organizację? Czy będziemy mogli coś wrzucić do raportu ESG? Jak wyliczycie ślad węglowy? Wow, jak to się robi? No to dobra, mamy już drugie zielone światło. Zakupy. Ale czy będziemy płacić za odbiór fusów? Będziemy płacić. Dlaczego? Przecież my... To tak pary było za darmo. Myśleliśmy, że za darmo, albo jeszcze nam będziecie płacić. Dopłacać nam będziecie. A co teraz robicie z tymi fusami? No wyrzucamy. A gdzie wyrzucacie? I wszyscy się drapią po głowie. No gdzie te fusy trafiają? No, się do zmieszanych czy do bio? W sumie to nie wiemy. A ja mówię, to policzcie sobie, ile tych fusów, ile procent waszych śmieci bio stanowią odpady po kawie. I nagle wszyscy, o rany, aż tyle? I to jest 50, zazwyczaj jest to do 50%. Ja mówię, no i teraz policzmy koszty, sprawdźcie wasze umowy z odbiorcami śmieci. Przepłacacie. To my przychodzimy i mówimy fair. Dajcie nam bardzo podobną kwotę, którą płacicie, bo możecie sobie to policzyć miesięcznie, przekażcie ją nam. Relokacja kosztów. Nie będziecie się dopłacać. A w zamian zrobimy coś naprawdę dobrego. Zaoszczędzicie ślad węglowy. Będziecie mieli content do marketingu i jeszcze fajne, ciekawe rzeczy i surowce mogą przy okazji później do was wrócić na rynek. No, batalia trochę trwa, ale udaje się ich przekonać. Później przychodzi administracja, jak ten proces w ogóle wdrożyć, kto co ma robić, jak to funkcjonuje. Przechodzimy, więc później są szkolenia, działa. No i na końcu podpisanie umowy dział prawny. 3 miesiące. Batalii z prostą umową, no ale tak mniej więcej skróciliśmy, jak na początku, jak zaczynaliśmy, zajmowało nam to około 12 miesięcy, teraz skróciliśmy ten proces do 3 w dużych przypadkach. Niezła optymalizacja. W niektórych przypadkach no, zajmuje nam to do około 6 od, że tak powiem, pierwszego maila czy pierwszego telefonu otrzymanego do tego, żeby zacząć współpracę, więc trochę u nas to inaczej wygląda. Myślę, że bardzo fajnie to wybrzmiało, jak opowiedziałeś, jak się mierzysz z komitetem zakupowym, co jest dokładnie tym, z czym mierzy się B2B marketing i takim bardzo różnym podejściem do tego samego produktu, do tej samej oferty, w zależności od tego, kto w tym komitecie zakupowym reprezentuje jaki interes, więc to rzeczywiście, to fajne różnicowanie w kontekście Recibo i Apollo, kiedy mamy B2C i myślimy o tym użytkowniku końcowym. Czy strategiczne podejście w ogóle jest obecne w waszym myśleniu, takie długohoryzontowe? Wiem, że jesteśmy w takim miejscu, w którym niepewność, szczególnie związana w tej chwili z AI-em i z tym, jak nam to pozmienia bardzo mocno różne narzędzia i optykę i to, w jaki sposób będziemy go wykorzystywać modele w ogóle, że to jest trudne, znaczy to, że może to być trudne pytanie, myśląc o tym, do czego też za chwilę chcę nawiązać, czyli o trendach. No ale jak tej strategii nie ma, tego myślenia do przodu o tym, co się wydarzy i w kontekście tego, jak się zmienia rynek i zmian, które nas będą dotykały, nas w kontekście firm, organizacji, no i nas w kontekście klientów,
no to, to strategia wydaje się być oczywistą oczywistością. Nie? Znaczy mam plan i mam taką nadzieję, że znajdę się tam, gdzie chcę, a nie tam, gdzie wyląduję, jeżeli jej nie mam. Czy w marketingowym podejściu waszym ta strategia jest ważna w kontekście na przykład planowania i brania pod uwagę tego, że trendy trwają, się zmieniają. Z roku na rok mamy zapowiedź zupełnie czegoś innego. Co się może wydarzyć? Okej, okay, mamy rok wideo od co najmniej kilku lat, to trochę tak jak mieliśmy rok mobile przez ładnych kilka lat, no bo te zmiany muszą się trochę adaptować. Teraz myślę, że będzie dużo dynamiczniej. Czy wasze plany, albo inaczej, w jakim stopniu wasze plany czy strategie uwzględniają nadchodzące trendy, a o tym, jakie są trendy, to za chwilę. Ewelina. No, zdecydowanie takie podejście strategiczne i takiego myślenia długofalowego jest nam bardzo bliskie, zwłaszcza, że gdzieś tam przez ostatni rok pracowaliśmy nad tym, nad w ogóle przerobieniem tak naprawdę strategii całej firmy we wszystkich jej aspektach. Wow. Więc taki naprawdę duży kawałek chleba, zresztą jeszcze, znaczy jesteśmy już, mamy pewne etapy zamknięte, niektóre na finiszu, więc to jest dla nas taki temat, który cały czas się przewija i myślę, że też to było widoczne w moich wypowiedziach, bo jest to po prostu szczególnie ważne teraz. Natomiast też no jesteśmy już na tyle stabilną firmą i mamy też taki zespół specjalistów, że od tam nie wiem, 2 lat, myślę, no 1,5 roku budujemy takie podwaliny do tego, żeby być taką zwinną organizacją, żeby właśnie zwinnie zarządzać naszymi zasobami. I wdrożyliśmy zarządzanie projektowe, tworzymy interdyscyplinarne zespoły, które właśnie w różnych takich sytuacjach, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy, pozwolą nam się po prostu w przyszłości łatwiej odnaleźć. No i my po prostu wychodzimy z założenia, że zmiana jest jakby immanentną cechą naszej organizacji i po prostu jakby musimy być elastyczni, bo takie mamy czasy. No i gdzieś tam też w Resi, bo tak było. My zresztą ja i mój partner też jesteśmy takimi osobami, które lubią odkrywać, lubią właśnie zmiany i też to udowadniamy chociażby tym, że rok temu wprowadziliśmy całkowity rebranding naszych produktów, co było też taką bardzo odważną decyzją. Odważna decyzja. Tak, bardzo, ale też patrząc na to właśnie, jak się zmienia rynek, jak zmieniają się właśnie trendy rynkowe, no to była bardzo dobra decyzja, więc cieszę się, że ją podjęliśmy. Więc jak najbardziej jakby to myślenie strategiczne moim zdaniem jest ważne, natomiast reagowanie, właśnie dostosowywanie się do tego, co się dzieje na rynku, takie zwinne przemodelowywanie tego, co się dzieje w rynku, musi iść po prostu w parze z strategią. A mówiąc o wykorzystaniu trendów do strategicznego zarządzania przyszłością tak naprawdę i dobrostanem organizacji, to które z nich uważasz w tym momencie za takie najbardziej kluczowe dla Resibo? Konkretnie dla waszej kategorii, bo przecież nie wszystko musi się rozkładać po całości. Które są według ciebie kluczowe i naprawdę mocno na nie stawiacie? Wiesz co, tak jak wspominałam, Resibo to jest marka, która bardzo ceni sobie bycie blisko swoich klientek, wsłuchiwanie się w ich głos. I dla nas, ja widzę też taki trend w dialogu w ogóle z klientem. I w tym upatruję naszej dużej szansy na przyszłość. My już gdzieś tam to wykorzystujemy poprzez wideokonsultacje na żywo z naszymi klientkami, poprzez dialog w social mediach, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach, taki pogłębiony, który nie opiera się tylko na odpowiedzi na zadane pytanie, ale właśnie na zadawaniu kolejnych pytań o jakieś potrzeby, o opinie.
Ja też prowadzę transmisję na żywo, gdzie mogę właśnie bezpośrednio odpowiadać na różne pytania i tak dalej, więc no, przeprowadzam mnóstwo ankiet, badań, więc to istnieje, ale no, przyszłość to jest właśnie tak jak to AI, o którym ty wspominałaś. Uh-huh. I właśnie dzięki AI, chociażby właśnie takim inteligentnym chatbotom, no, będziemy w stanie ten dialog optymalizować, też w jakiś sposób automatyzować, no i przede wszystkim zbierać informacje, które później będziemy mogli porządkować, przetwarzać i tworzyć taki komunikat i też produkty, które będą naprawdę wartościowe dla klienta, które będą potrzebne, które będą przekazywane bezpiecznymi kanałami, tak żeby właśnie klient był w centrum uwagi i żeby ten dialog przerodził się w coś naprawdę wartościowego. Klientocentryzm to raz, wykorzystanie pełnego potencjału internetu 2.0, no bo to jest ten dialog, który jest nam dany tak naprawdę po tym 1.0, to dwa. Bazowanie na danych to trzy, mamy już trzy takie strategiczne, podejścia. Mówiłaś AI. Tak, i w komunikacji, i do tego, żeby zbierać dane, myślę, że to jest rzecz, którą jako pierwszą powinniśmy wykorzystywać. Mówi się też o AI-u, że to taka zmiana jak na miarę tego, jak kiedyś prąd, i jeszcze nie przypuszczamy, jak bardzo wielu obszarów to dotknie. Natomiast dosyć mocno wybrzmiewa to, o czym też wspominałaś, Ewelina, czyli to, że całkiem możliwe, że AI będzie miał bardzo istotny wpływ na poprawę ludzkich relacji, na tą ostatnią milę, której nie jest w stanie zaopiekować, i na tą relację człowiek-człowiek w kontekście, myślę, każdej branży. Dobrze, no to mamy trzy trendy w sumie, nawet jakby policzyć jeszcze jaja jako trend, cztery. Martyna, jak u ciebie? Które są dla Was ważne? Tak, w kontekście trendów myślę, że też po części są to rzeczy, o których wspomniała Ewelina. Ja przyznam szczerze, że z naszej perspektywy pewnie cały taki customer experience, zarówno jeżeli chodzi o jakąś styczność z marką, ale też dokładnie to last mile delivery, czyli w ogóle dostawa produktów, szczególnie produktów spożywczych. Jak obejrzę filmik na Instagramie, który pokaże mi, jak ten produkt wygląda, no to najpewniej chciałbym mieć go od razu u siebie, więc też kwestia tego, co za granicą, szczególnie chyba w Azji, się zaczęło rozwijać, jest dosyć mocno popularne, mianowicie tych live'ów połączonych z takim... Tak, z jedzeniem. Tak, dokładnie, i też z natychmiastowymi zakupami, gdzie tak naprawdę możemy za pomocą jednego przycisku czy zobaczyć, gdzie możemy kupić ten produkt, czy też pójść do najbliższego sklepu, czy oczywiście skorzystać z quick commerce i mieć go za 15 pod swoimi drzwiami. Więc myślę, że jak najbardziej gdzieś w jakimś dalszym etapie też będziemy zwracać uwagę na to, żebyśmy rzeczywiście byli w stanie dostarczać ten produkt. U nas oczywiście jeszcze dodatkowa rzecz, a mianowicie, żeby ten produkt został dostarczony w odpowiedniej formie, bo jest to produkt chłodzony, który powinien być w lodówce, więc tutaj też jakoś kwestia i technologii, i tego, żebyśmy rzeczywiście zapewniali, że ten produkt w idealnym stanie dotrze do naszego konsumenta. I myślę, że też coś, o czym Ewelina wspomniała, dostarczanie w ogóle takiej wartości naszym konsumentom. Ja myślę, że też no, chyba nie będzie tajemnicą, jak powiem wprost, że my nie mamy ambicji, żeby być super największą marką numer jeden na świecie, natomiast na pewno chcemy być marką, która dostarcza jakiejś wartości, którą jej użytkownicy kochają, i myślę, że to jest niesamowicie ważne. Też wracając właśnie do tego pytania odnośnie tej długoterminowej strategii, myślę, że taka długoterminowa strategia pozwala zachować tą spójność, autentyczność brandu i też właśnie reagować na to, jak się zmienia, czy to świat, czy w ogóle sytuacja makroekonomiczna. My też, jeżeli patrząc na nasze otoczenie, na naszą branżę, no to tych alternatyw na rynku jest coraz więcej. Więc prawda. Jak tutaj, że tak powiem, pozostać zarówno wiernym sobie, ale też zachęcić tych konsumentów, żeby rzeczywiście czy to próbowali nas, czy wracali nas, nawet jak próbują jakiegoś innego produktu, więc myślę, że tutaj to budowanie wartości będzie niesamowicie istotnym aspektem. Ale też kwestia takiego prostego przekazu, bo myślę, że też ilość bodźców, które mamy w dzisiejszym świecie, też
lubię podróżując metrem, obserwując, jak ludzie tylko scrollują, czy TikToki, czy Instagramy. I myślę właśnie w kontekście też konkurencji, taki jasny przekaz, czym my się wyróżniamy, czym jest nasz produkt, żeby konsument nie musiał zbyt dużo czasu spędzać nad zastanawianiem się, czym w zasadzie różni się jedno od drugiego, to jest też niesamowicie istotny aspekt. Marcin, w twoim kontekście emocje związane z marketingiem, którymi musi operować Recibo i Apollo, i też to doświadczenie użytkownika na tym ostatnim etapie, to nie są raczej elementy, które są związane z waszą działalnością w kontekście operacyjnym. No, trend, na którym zbudowaliście Ekobina, w dalszym ciągu jest obecny i się rozwija. Czy inny trend poza tym związanym z cyrkularnością i z dekarbonizacją i też z tym zielonym byciem eko, czy jest coś, co was wspiera w komunikacji, bo macie jeszcze chyba tę komfortową sytuację, jeśli się mylę, to mnie popraw, że jeżeli chodzi o waszą propozycję wartości do rynku, no to jesteście jedyni. Jedyni to źle powiedziane. Dużo może na rynku polskim to tak. Tak, no myślałam o polskim, tak. Tak, patrzymy szerzej i rzeczywiście chcemy dużo zmienić w branży kawowej w Europie i nawet mamy plany, żeby przepłynąć ocean jak najszybciej. Mi się wydaje, tak, przede wszystkim ta cyrkularność to jest trend, który wykorzystujemy, planetocentryzm, dołożyłbym do tego. AI oczywiście staramy się wykorzystać. My uważamy, że chat GPT robi po prostu świetną robotę i zaczęliśmy go po prostu wykorzystywać i widzimy, jak niesamowicie przyspiesza po prostu pracę. I każdy właściwie tutaj z zespołu już odkrywa cały czas nowe możliwości, więc jest dużo przy tym śmiechu i zabawy. Halucynacje się pojawiają? No, ja myślę, że tak. Znaczy, to też jest pewnie zupełnie na inną rozmowę ogromny problem. Tak. Jak za chwilę będziemy odróżniać rzeczywistość od tej wytworzonej wirtualnej? Tak, jak tekst to tekst, to mały pikuś, ale rzeczywiście obrazy i ten przekaz. Jeżeli to będzie wszystko wytworzone, sztuczne, jak będziemy to odróżniać? No ale to pewnie zaraz ktoś będzie musiał nad tym zapanować i to wymyślić, żeby to wszystko w jakiś sposób porządkować i pewne normy na to nałożyć. Ale mi się wydaje, że my zmierzymy się z rynkiem kawy, który jest od 150-200 lat, jest takim ogromnym tankowcem, który po prostu sobie bezwładnie trochę płynie, ten rynek cały czas rośnie, czy to pokazał nawet też COVID i wojny, nie wojny, on po prostu cały czas rośnie. A my jesteśmy taką na razie łupinką od orzecha, która próbuje się nie rozwalić gdzieś tam o burtę. No i będziemy robić wszystko, żeby na tyle urosnąć, żeby stać się jakimś takim holownikiem, który w dobrą stronę ten tankowiec może sprowadzić i w dobrym kierunku, żeby ta skala, do której chcemy urosnąć, po prostu miała znaczenie, że nie to, że odbierzemy z jednej kawiarni fusy czy z dwóch, tylko będziemy w stanie po prostu znaczącą część w danym kraju tych fusów przetwarzać, żeby to miało sens i po prostu znaczenie dla planety, bo nie chcemy właśnie tego, no chcemy, żeby ten biznes miał wpływ, żeby robił impact. Myślę, że to jest znakomite podsumowanie dzisiejszej rozmowy.
takie myślenie z poziomu marki, niezależnie od tego, czy jest B2B, czy jest B2C, w którym idea impaktu, pozytywnego impaktu na otoczenie, na ludzi, którzy są naszymi klientami, na nas samych jako organizację, no staje się kluczowa. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to, że znaleźliście czas, żeby podzielić się Waszym doświadczeniem i niezwykle mocno trzymam kciuki za każdą z Waszych marek, ponieważ mocno się identyfikuję z wartościami, które wyznajecie i myślę, że w tym i w ogóle w takim kierunku upatruję tą lepszą przyszłość dla nas jako konsumentów, dla nas jako twórców, dla nas jako marketingowców, dla nas jako producentów. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj.